Witam Państwa w programie, który się nazywa Prezenty Ostatniej Szansy. Muzyczne w tym wypadku, płytowe prezenty. Jeśli ktoś jeszcze nic nie ma, to cztery kategorie ode mnie. Pierwsza kategoria słodka, ale nie idiotyczna. No i taka słodko-gorzka właściwie, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o przesłanie, bo to jest jednocześnie muzyka pop, bardzo nowoczesna, sięgająca gdzieś do stylistyki R&B, sięgająca też do starej popowej konwencji, art popowej, takiej z okolic Kate Bush chociażby. I to jest płyta Tali Barnett, płyta zatytułowana Magdalene. Ta artystka bardziej znana jest jako FKA Twix. Ja to lubię czytać jako FK Twix po prostu. FK przyjeżdża do nas w przyszłym roku na koncert, na festiwal Open Air. Bardzo się cieszę z tego powodu, a płyta Magdalene, no myślę, że dobrze ją mieć choćby przed tym koncertem. To jest jej druga duża płyta. Jak zwykle zaprezentowana w takiej wersji niesłychanie wyestetyzowanej, z nieco potrzaskanym wizerunkiem, właściwie takim trochę może strasznym wizerunkiem ładnej dziewczyny, którą jest Talia Barnett. Ale tak jak mówiłem, ta płyta w tekstach sięga do tego, co się dramatycznego wydarzyło w jej życiu w ostatnich latach, czyli rozpadu paroletniego związku. No i jeszcze bardzo, bardzo wczesnych i bardzo trudnych przejść zdrowotnych, które miała FKA Twigs. Śpiewa tak samo dobrze. W muzyce jest może trochę mniej futurystyczna, dalej bardzo nowoczesna i niesłychanie uczuciowa, niesłychanie, znaczy po prostu trzeba tę płytę znać, jeśli ktoś chce być na bieżąco z tym, co się obecnie robi w muzyce pop. Jeśli ktoś wolałby cały czas tak samo uczuciowo, ale na modłę nieco bardziej klasyczną, to proponowałbym album Brittany Howard. Nieco starszy, on się ukazał gdzieś wczesną jesienią. To jest wokalistka, liderka grupy Alabama Shakes. Już znana jako właśnie postać z tej grupy. Tutaj debiutuje solowo albumem Jamie, który jest płytą właściwie tworzoną przez wiele lat. Tworzoną przez wiele lat wspominania zmarłej na nowotwór siostry Brittany Howard. Tu nawet mamy taki wyciąg z zdjęć rodzinnych, z albumu rodzinnego we wkładce do tej płyty. Konwencja to jest też R&B, tylko bardziej takie z lat 70. To jest trochę Curtisa Mayfielda, trochę Gila Scotta Herona, trochę też Prince'a, nawet całkiem dużo na tej płycie. Jeśli ktoś szuka w tej chwili jakiegoś sensownego, nowego głosu, który mógłby zadowolić, zaspokoić potrzeby wszystkich słuchaczy, fanów Prince'a, to ja bym zdecydowanie polecał tę płytę, która zresztą jest płytą dość eklektyczną od strony muzycznej i sięgającą też choćby poprzez postać Roberta Glaspera, który tutaj się pojawia gdzieś nawet na pole jazzu momentami. Także poza tym, że mamy znakomitą wokalistkę, no to jeszcze mamy wokalistkę taką dość poszukującą. A skoro już jesteśmy w okolicach jazzu, no to teraz będzie na klasycznie. Każdy jazzman polski musi przerobić repertuar Komedy, tak samo jak każdy polski pianista musi przerobić Chopina. Wojtek Mazolewski zdecydował się na to dość późno ze swoim kwintetem, ale na płycie When Angels Fall pokazuje takiego Komedę dość kanonicznego, jeśli chodzi o repertuar, bo tutaj są bardzo znane utwory, choćby z filmu Nóż w wodzie, jest kompozycja Astigmatic, ale te utwory są nierzadko w zupełnie nieszablonowych wersjach. Tak jest z Astigmatikiem właśnie. Tak jest choćby z kompozycją Ballad for Brand, która nagle wpada w jakiś jamajską rytmikę. Tak jest jeszcze z paroma utworami, w których z kolei słychać bardzo mocno osobowość tych artystów, którzy
grają z Wojtkiem Mazurewskim, a są to Marek Pospieszalski, saksofonista, Joanna Duda, która gra na fortepianie, Kuba Janicki, znakomity perkusista, też z płytą solową wydaną w tym roku. Jeśli ktoś chce głębiej w muzykę improwizowaną, to serdecznie polecam właśnie tę jego płytę. I trębaczem ze Słowacji, Oskarem Torokiem, dla którego moim zdaniem to jest w ogóle najlepsza płyta, jakiej go słyszałem, najlepsza płyta kwintetu Mazoleckiego. Ale można też jazz na dziko, prawda? I ten jazz na dziko w tym wypadku to jest płyta polska. Piotr Damasiewicz i formacja The Power of the Horns Ensemble. Najważniejsza formacja, duży zespół dziewięcioosobowy dla pokolenia polskiego jazzu koło 40 lub tuż po 40. Mamy tutaj całą plejadę fantastycznych muzyków występujących u boku Damasiewicza, takich jak Maciej Obara, Dominik Wania, Gerard Lebik i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, że to jest fantastyczna formacja, to jeszcze lider charyzmatyczny bardzo. I historia tego zespołu, który zaczął od płyty koncertowej właściwie już wiele lat temu i przez lata ostatnie milczał, będąc cały czas taką wielką, wielką, nie do końca jeszcze spełnioną nadzieją. To historia samego Damasiewicza, który ostatnie miesiące przed nagraniem tej płyty spędził na pieszej pielgrzymce 4000 km przez Europę i grał na swojej trąbce w odwiedzanych po drodze świątyniach. To jest historia takiego twardego, dzikiego człowieka polskiego jazzu i całą dzikość, całą słowiańskość, cały też polski romantyzm gdzieś w tej płycie jest ukryty. Ona jest taką, nawet gdzieś rzuciłem, taką płytą bardzo łączącą, jeśli ktoś chce mieć wizję Polski, która połączy wszystkie te strony na święta na przykład, to zdecydowanie preferowałbym taką Polskę w wydaniu jazzowym Piotra Damasiewicza. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Mam nadzieję, że znajdziecie te płyty pod choinką.